Chomik europejski ma od października w Jaworznie drugi pomnik. Widać, to ważny gość jest. Oprócz tego w Byczynie odsłonięto też pomnik chomika na rynku. Ten, jakżeby inaczej, nosi maseczkę, wszak czasy pandemii mamy. Odsłonięcie tego oryginalnego pomnika zbiegło się mnie przypadkowo z coroczną konferencją poświęconą ochronie chomika europejskiego. Tym razem konferencję zorganizowano w Jaworznie. Jej goście po prelekcji i panelu dyskusyjnym udali się na rynek, gdzie pomnik chomika w masce uroczyście odsłonięto. Pomnik ma stanowić formę promocji w ramach programu ochrony chomika europejskiego, który jest największym gatunkiem chomika, wzrostu około 34 cm. Zamieszkuje terytoria od Chin aż po Holandię i Belgię. W czerwcu 2020 roku został zaliczony do gatunków krytycznie zagrożonych. Tak więc jaworzniński drwal z rynku ma towarzysza i to prawdopodobnie w skali 1:1. Na dokładkę wykształcony to chomik coś pisze, może podlicza koszty tego ekscentrycznego, pomnikowego pomysłu.